Uważam, że każda praca powinna być adekwatnie wynagradzana, proporcjonalnie do zakresu obowiązków, a także poziomu odpowiedzialności. Aczkolwiek nie jestem przekonana, czy wprowadzanie płacy minimalnej zmieni znacząco sytuację wynagrodzeń Polaków. Mam wrażenie, że jest to wymuszanie pewnych zachowań i ci, którzy nie będą chcieli zadbać o to, żeby pracownicy zarabiali adekwatnie, i tak tego nie zrobią. Poszerzy się szara strefa, albo jeżeli pracodawców nie będzie na to stać, ograniczy się liczba miejsc pracy. Uważam, że dużo bardziej skuteczne i długofalowe w swoich skutkach jest dbanie o to, żeby sytuacja gospodarcza i rynek pracy były silne. I taką mamy obecnie w Polsce sytuację. Z roku na rok spada nam bezrobocie. Płace wzrastają z miesiąca na miesiąc, to nawet są 5% wzrosty średniej płacy krajowej i pracodawcy sami z siebie decydują się podnieść te płace. To, co na pewno sprzyja temu, żeby pracodawcy oferowali stabilne zatrudnienie i adekwatne wynagrodzenie, jest to na przykład proste, przejrzyste prawo. Jeżeli pracodawca nie musi się borykać z dużymi trudnościami formalnymi, zatrudniając pracownika, wtedy dużo chętniej będzie tworzył miejsca pracy, na przykład na umowę o pracę, bo jedną z intencji, które widzi się za wprowadzeniem minimalnej stawki 12 zł za godzinę przy umowie zleceniu, jest to, żeby pracodawcy nie uciekali od proponowania umowy o pracę, proponując umowę zlecenie. Więc jeżeli będziemy tą biurokrację minimalizować, nie będziemy pracodawców też karać za jakieś drobne przewinienie nieintencjonalne, wtedy mamy dużo większy komfort ze strony pracodawców, żeby proponować umowę o pracę. Co więcej, pracodawca zawsze ma jakiś określony budżet na danego pracownika. Jeżeli z tego budżetu będzie musiał opłacić masę podatków i różnych innych świadczeń, wtedy ostatecznie mniej zostaje dla osoby zatrudnionej na danym stanowisku. Więc wprowadzanie opłat minimalnych to jest zaczynanie od drugiej strony. Jeżeli mamy możliwość sprzyjać temu, żeby te nowe miejsca pracy powstawały, żeby była konkurencyjność na rynku pracy, wtedy pracownicy są w tej lepszej sytuacji i to oni mogą wybierać. I przez to, że mogą wybierać, pracodawcy muszą trochę więcej o nich zabiegać.